Hi guys, witajcie na moim kanale, nazywam się Lexi. W dzisiejszym odcinku jestem z moją kuzynką. Please, introduce yourself. Brigida Hahn. Brigida Hahn ma włosy na nosie. Anyway, w dzisiejszym odcinku będziemy... Bo ja nie umiem tego dobrze wytłumaczyć. Ty spróbuj to wytłumaczyć. Będziemy dzwonić do ludzi. Nie do członków rodziny. Członków rodziny. A, dużo osób nie myśli, w sensie dużo osób się zastanawia, czy my serio jesteśmy rodziną. My serio jesteśmy rodziną. Nasze mamy to są siostry, my jesteśmy kuzynki. I będziemy dzisiaj dzwonić do innych członków naszej rodziny. Nie do youtuberów, bo youtuberzy już ogarniają, a nasi członkowie rodziny, myślę, wydaje, że nie będą ogarniać. Robimy to z tym telefonem, z tymi literami. Na pewno zadzwonimy do mojej babci. Ja spróbuję moją mamę. Moja mama... mojej siostry. Do Baśki? Mhm. Do Baśki. I ty do kogo jeszcze? Do mamy. If you win, ja ci kupuję drwala. If I win, ty mi kupujesz drwala, okej? Okay? You're gonna win! No! Wystarczy, że nie śmiejesz się i okay. Ładnie to zrobisz. Okej. Okay. Okej, okay, czyli nie możesz się śmiać, Gicia. Okej. Okay. Nie, co z Q? Zostawiamy? Bez Q, bez Q jest ciężko. To QWERTY, no, klawiatura QWERTY. Nie. Słowo na Q, to proszę. Zostawmy Q. Kury. Dobra, to pierwsza osoba, do której będę dzwonić, to jest moja mama. I z moją mamą to jest tak, że ja już kiedyś do niej dzwoniłam i ona się ogarnęła, bo ja źle to robiłam. Ja to robiłam, ja się śmiałam, jakieś długie przerwy. Tym razem już jestem ogarnięta, okej? Okay? Ja już tym razem dam radę i wydaje mi się, że ona się nie szczai. Cel, żeby mama cię nie ogarnęła. Aczkolwiek ona jest matką youtuberki i ona wie, że ja czasami... Fun fact, Lexi jest na Wikipedii. A, no. Hej mama, możesz gadać? Mogę chwilkę, no? Chwilkę? A co, ty już nie masz czasu na mnie? No, nie no. Bardzo, bardzo brzydko, mama. Nie. Ty chcesz przyjechać do cioci Gosi na święta? Nie, jakie święta? No. Gwiazdkę? No, dlaczego nie? Ewentualnie... Nie, nie wiem, ale ja nie wiem, bo... Słuchaj, Krystiana... Fajnie, że od jakiegoś czasu mama, my w ogóle nie chodzimy na jakieś rodzinne zgromadzenia ani co było ze świętami. Gdzie są te stare czasy? Pamiętasz, jak myśmy zawsze z nimi spędzali święta? Byście byli Lexi, ja wiem, byście byli Lexi w Ameryce ostatnie święta, nie? No, u cioci Gosi. How am I supposed to like be a normal person if I don't even know how to spend Christmas with like family? Ja nie wiem nawet, gdzie ja spędzam święta teraz, bo jest taki rozpiernicz. Tu ciocia Gosia, tu wiesz, tu ty do Krystiana, tu to, tu tamto. Nie, do Krystiana ja na pewno nie pojadę, co ty, ja w domu będę miała Christmas, tylko nie wiadomo, znaczy się w domu, no jeżeli jego rodzice będą chcieli do nas przyjechać. I Tina i Toni i Eryk gdzie spędzają święta? Ze mną. Mami, tylko nie wiadomo, no raczej chyba. Jeny, pamiętasz kiedyś mama święta, jak ty nie miałaś pieniędzy? No, to było... Oh, that was sad. No. Kurde. Lepiej, że... Żebyśmy tych czasów może... Nie no, na pewno nauczyliśmy się. Teraz bardziej doceniamy wszystko, nie? No, a słuchaj, ale w każdym razie co? Jak my będziemy, powiedzmy, w domu, to ty z nami będziesz, nie? Mama, ja myślałam w ogóle, żeby lecieć do Stanów na święta. No właśnie, w sumie przed chwilą narzekałam, że bez rodziny, a teraz mówię, że dostałam to sama. Więc nie, no chyba Stany odpowiadają. No ale wiesz, że... ja nie wiem, czy ty rozmawiałaś z ojcem, ale on... rozmawiałaś z nim? Nie, co ty? Z daddy? No. Nie mam kontaktu z nim. On podobno... jest bezdomny. Co ty gadasz? Naprawdę, mama. Żartujesz. Rozmawiałam z nim tydzień temu i on podobno jest bezdomny, mama. Yeah, right. Słuchaj, nie mów, ale to nie mów i ty nie, mama, bo wydaje mi się, że oni nie wiedzą. Ja nie wiem, czemu on im obiecuje jakieś laptopy, jak on jest bezdomny teraz. No właśnie. To nie ma sensu kompletnie. On podobno, on upadł w pracy. Jak upadł? Mesta? Czekaj. On upadł w pracy, upadł, przewrócił się i go zwolnili. I ty się z tego śmiejesz? No bo ja sobie to wyobrażam, że wiesz, on się potknął. Może nie potknął, tylko zemdlał albo coś. W sumie ja nie wiem, no... Nie wiem, żeby...
żeby, ale zwolnić człowieka przed świętami, dlatego że się potknął. Nie wiem, no nie wiadomo, czy się potknął, może właśnie coś ze zdrowiem ma i nikt mu jego choruje. Nie, on się wywalił, mama, on potknął się i poleciał na biurko szefowej i złamał podobno jakiś jej obrazek z dziećmi, czy coś takiego, i ona go zwolniła, tak on mi powiedział. Co? Mhm. I on teraz jest bezdomny, mama, on nie ma gdzie mieszkać. Jako bezdomny, a co, on nie ma domu? Przecież on miał dom. Ten, no najwidoczniej już nie. Nie, no on tak gada bezdomny, może dom sprzedał i nie ma na razie gdzie mieszkać. Wyobraź sobie, jakby Tina i Tomiś dowiedzieli, że ich tata jest bezdomny. On tam w chlebie. On tam gada pewnie, że w ogóle, on na pewno szuka i będzie miał coś, wątpię, żeby jej... Wiesz, on dobrą rentę przecież dostaje. Mama, dobra, słuchaj, ja... Och, udało mi się. This was a prank! This was a prank. I was doing the alphabet prank. Pamiętasz, kiedyś na tobie to robiłam i ty się nie szczeliłaś. That means I'm getting better. I can't call my mom. I'm really scared of her. Halo. Anielka kupiła tobie bilety już. Dostałaś? Wysłałaś mi już przecież. No, ale funny thing, Chaplin nie chcą przyjść. Co? Chapliny nie chcą przyjść na Thanksgiving do cioci Gosi. No i co? No i my będziemy tam same. Z Bluebielem. Dobra, no ale dojdź do celu, ja nie wiem co. No my będziemy tam same z Bluebielem i z jakąś Eweliną ze Stanów, cioci Gosi friend. No bo on się trzyma z Gosią i z... No z ciocią Gosią. I z Gonzalesami. On się trzyma z Gonzalesami, to przecież wiesz. No, ale Lexi nie będzie. Nie, bo ona ma jakieś spotkanie z High League. Ale w ogóle... Co? Nie jedzie? Nie. A ona miała przynieść... No ja też to przynoszę. Aha, okej. Okay. Ale właśnie widziałam na Instagramie, że... Nie, to był jej Instagram? Gdzie ona posting zrobiła taką smutną wiadomość. No. Ja pierdzielę, Baśka, ty nie wiesz? Nie, no mów po prostu. Ale ja nie wiem, czy to była ona. Możesz powiedzieć, co było w tej wiadomości? Baśka, stop yelling at me. Okej, okay, but don't get angry. Z kim ty jesteś? Sama. O jakiejś Karolinie. Do you guys have a friend named Karolina? Baśka, Baśka, I don't know if it was... Ja pierdzielę. Baśka, I don't know if it was... Baśka, I think it was Lexi. Lexi posted something about Marcin. I don't know, I thought it was Tina. Nie wiem już. No, it's a prank. I was trying to do the ABCs. Ale dobrze ci szło! Kurde, naprawdę, już byłem w szoku. Zacięłaś się na kart, nie? No. Mogłaś dać jakieś nazwisko, na przykład Ruben Nauer albo jakiś. Spróbujemy teraz moją babcię. Tak. Halo, możesz rozmawiać? Okej. A jesteś sama? Nie, to jest cioci Dorotki mąż. Babcia, co tam u ciebie? Co u mnie? No. Tak, nic, wiesz. Tak nic, po prostu. Daddy jest bezdomny. Kto? Daddy jest bezdomny. Twój tata? Jest bezdomny. Tak? Ojej. Bezdomny. I co, na ulicy jest? Eryk podobno idzie też w jego ślady.
Jego ślady? Jak to? Fajnie! Śmiejesz się. Nie, bo mi jest po prostu przykro, babcia, i nie wiem, jak to się stało. Erik idzie w ślady, też Daddy, i też on się zapowiada, że będzie bezdomny. Dlaczego? Grubas nic nie robi, tylko chodzi. Przecież pracuje. Ale ty słyszałaś, jak on pracuje? Nie, jak? Podobno był jakiś dziadek, nazywał się Heniek, i ten dziadek jadł sobie kanapkę lewą ręką. Aha. Matko nie, Erik mu ją wywalił z ręki, tą kanapkę temu dziadkowi. Tak? Czemu? No właśnie nie wiem, i podobno go w pracy chcą, nie chcą go już w pracy. Nie chcą? No nie. Żartujesz. Oj, co on teraz zrobi? On będzie też bezdomny, tak jak Patryk. No co ty mu opowiadasz? Się śmiejesz. Ratujcie Erika! Ratujcie Erika! No Lexi, co ty opowiadasz? On babcia jedzie teraz na 3 tygodnie do Szczytna, nie? Szczytna? No. To jest bardzo daleko. No to nie jest tak daleko, to jest na Mazura. A. Ale co ty opowiadasz, że w pracy mu nie idzie dobrze? No ja tak słyszałam, że on u końca grudnia będzie bezrobotny i będzie very biedny. Nie będzie pracował? No, zrobisz mu ostatnią kanapkę przed tym, jak straci pracę? Ach, co ty opowiadasz? Babcia? Co? Babcia, bo ja ogólnie, ja pracuję w internecie, nie? Ty wiesz o tym? No. No i ja czasami muszę nagrywać takie głupie odcinki, że kogoś wkręcam, nie? No. To się nazywa prank. No. I ja teraz nagrywam taki odcinek. Nagrywałaś mnie? No. Ale ty o Eryku przecież... Jo, to był żart, babcia, wszystko to był żart. Erykowi idzie dobrze w pracy. No, ja się tak przestraszyłam. Nie, Erykowi idzie dobrze w pracy. Dla mnie on jest na pierwszym miejscu. No. O, to... Ja jakby, wiesz, on bezdomny nie może być, bo on ma dom przecież. No tak, no właśnie, chyba żebyś go wyrzuciła. Nie, ja jestem z Giczą teraz i my, wiesz, dzwonimy do członków rodziny i ich wkręcamy. A jak ty się czujesz, babcia? No dobrze. Byłam na plebance, tam sprzątałam. O. I jak ja coś dobrego zrobię w ogóle na plebance, jak ja tam sprzątnę, to ja jestem potem taka szczęśliwa, że ja to zrobiłam. Jak człowiek coś dobrego zrobi, to jest szczęśliwy. Przede wszystkim swoje obowiązki. No i na pierwszym miejscu, jak jestem w porządku wobec Boga, nie? No wtedy tak. Jestem szczęśliwa, no. Właśnie. Czyli czyste sumienie człowieka uszczęśliwia, nie? Mm-hmm. Dobre sumienie. Kocham cię. Ja też, no z Bogiem. I'll try my mom, if my mom doesn't work. Oh. I'm scared. To może się już położyć tutaj? Weź, wymyśl sobie już jakiś temat przewodni, żeby... Anielka pobiła Baśkę. Anielka bierze ciągle... dog ze schroniska, że ona podobno do Warszawy cały czas bierze sobie psy ze schroniska i chodzi z nimi na spacer, spędza swój czas. Mama, śpisz? No, ja chcę właśnie. A, no dobra, no to nie. It's fine. Nie, it's okay, bo nie chcę ciebie denerwować. Try your dad! Or Yuzio? Yuzio? Myślisz, że Yuzio? Dad or Yuzio, kogo wam okay, I'm gonna try Yuzio. Do you think it's a little cutting on dog? Okay. Tu skrzynka pocztowa, no. Hello! Ciocia, can you talk? Yeah? Okay, so I kind of have a problem. Why? No bo... Anielka. Why? What's wrong? Anielka, ona... Ja nie wiem, już od dłuższego czasu Anielka ciągle bierze ciągle dogs. She's doing what? Drugs. Drugs? Drugs. Drugs? What kind of drugs? Drugs. Something that... Coś, co... Ja nie wiem. Powoduje, że ona ewoluuje jakoś.
Evaluate. Evaluate? Yeah. I need more information, mommy. I don't understand. She's taking drugs. Yeah, I... Prescribed or not prescribed, or how she get those drugs from? Ona raz poszła fajnym, dużym krokiem. Huh? Wait. Yeah. Ona poszła fajnym, dużym krokiem do gabinetu mojego kolegi, który jest lekarzem. I how to tell you? I jest w ciąży. Ciocia? Kamil told me that, tak. Nie, doktor Konrad, Konrad, który jest doktorem, mi tak powiedział. Że ona jest w ciąży. No, tylko Lexi wie. Lexi wie i moja mama. Nikt inny. Nikt inny. No, dobra, but what's so bad about it that she's pregnant because she's taking those drugs? Yeah. And o matko, ja nie wiem co zrobić teraz, ciocia. Why don't you talk to her about it, ask her? Ja bym normalnie i... Well, you first you have to talk to her and ask her. To ma jakiś składnik, pieprz? I potem ona zaczyna mówić o jakiś Queens. Resztę to ja w ogóle nie rozumiem. Bo później ona przechodzi na sól, że ma sól w środku. To be honest. Where are you, Bicia? Up, u góry, w mieszkaniu. A gdzie jest Anielka? W wannie. Gdzie? W wannie. Ale przecież wy nie macie wanny. Czy wy jesteście w Kościerzynie? My jesteśmy w Kościerzynie. Ona krzyczy coś o jojo i o zebrach. Are you messing with me? Yeah. You just got pranked. Bye. Co to ej, był? Czyli mi się udało dwa razy tobie? Jeden, bo Baśka. Ale to było moja wina, że ty Baśka nie dokończyłaś. Both winners. Okej, więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobał taki odcinek, albo w ogóle odcinki z Gicią, chcielibyście więcej, zostawcie łapkę w górę, żebym ja widziała, że okej, you guys like Gicia, you want more content with her. Więc I'll see you. We're with Baśka. O matko, gdybyście poznali Baśkę. Baśka jest taka śmieszna. Dobra, słuchajcie, to tyle w dzisiejszym odcinku. Thank you guys so much for being here. We love you guys. Bye! Bye.